Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W poniedziałek pan premier otworzył polską filię Instytutu Pileckiego w Berlinie i jednocześnie wystawę poświęconą rozmistrzowi Pileckiemu. To chyba pierwsze tego typu przedsięwzięcie polskiej instytucji promującej polską pamięć historyczną za granicą na taką skalę. Na taką skalę tak, w tym sensie, że to jest po prostu stała instytucja, która będzie działała w sensie systematycznie, bo my wiele tego rodzaju działań przeprowadzaliśmy, różne polskie instytucje zajmujące się historią, pamięcią czy polityką historyczną, sporo wystaw było organizowanych podobnych. Natomiast tak, to jest pierwszy raz instytucja, która ma się zajmować polską polityką historyczną, prezentować polską narrację historyczną przy bramie brandenburskiej w Berlinie. A postać rotmistrza Pileckiego, dlaczego akurat ona została wybrana jako ten symbol opowieści o Polsce dla Niemców? I czy to się spotyka tam z zainteresowaniem, czy na ile to jest istotne? No, właśnie dlatego, że to jest symbol. To jest no, człowiek heroiczny, człowiek integralny, ja bym powiedział także aksjologicznie, bo przecież jego działania wychodziły no, z pewnych przekonań bardzo jednoznacznych, pięknych, chrześcijańskich. Na przykład, prawda, tam się znalazła na wystawie okładka książki o naśladowaniu Chrystusa. Wprost się odwołuje do naśladowania Chrystusa. Skądś te heroiczne postawy w tamtych strasznie trudnych czasach, których sobie trudno nawet tam wyobrazić. Naprawdę, proszę Państwa, to jest trudne do wyobrażenia. Skądś one pochodziły i skądś cała formacja, duża przecież grupa polskiego społeczeństwa potrafiła taką postawę wtedy, w ten strasznie trudny czas przyjąć i dzięki temu nasza wspólnota polityczna no, nie musi się wstydzić za czas wojny, za ten czas próby. Myśmy tę próbę zdali jako naród, jako społeczeństwo. A jak ta wystawa, jak ten przekaz jest odbierany w Berlinie przez Niemców? I pan, trudno mi jest powiedzieć. No, ja miałem oczywiście takie budujące feedbacki, przepraszam, reakcje, jakie zaobserwowałem. Natomiast pewnie trzeba by też co pewien czas prowadzić badania percepcji tego rodzaju działań i będziemy w ramach monitoringu skuteczności takich działań. Będziemy to pewnie robili w przyszłości, jeżeli będziemy mieli taką możliwość. Od wczoraj w Onecie ukazuje się seria tekstów poświęcona Polskiej Fundacji Narodowej z taką tezą, że no, Polska Fundacja Narodowa podpisała umowę z dużą firmą, z jakąś firmą PR-owską w Stanach Zjednoczonych, która wydaje w sposób, nazwijmy to, mało sensowny pieniądze podatników. Taka jest główna teza i że krótko mówiąc, polskie państwo nie radzi sobie z tą promocją siebie za granicą. Teza jest czysto propagandowa. Jeżeli medium, które zdaje się jest, no dobrze, już nie będę mówił, kto jest właścicielem tego medium, ma interes w tym, żeby podważać sensowność działań polskiego państwa w interesie polskiego państwa, no to trudno mi to jest komentować. Wszystkie kraje na świecie poważne walczą o swój wizerunek, walczą o swoją pozycję, bo rywalizacja jest bardzo ostra. Kto nie stara się także metodami wynajmowania firm PR-owskich, lobbystycznych, jakkolwiek byśmy to rozumieli. Wszyscy to robią. W Stanach Zjednoczonych działalność lobbystyczna jest zalegalizowana i jest stałym elementem działania państw różnych. Oczywiście. No tak funkcjonują także no, cywilizowane demokracje na świecie. Wszyscy to robią, inwestując miliardy, a nie miliony dolarów w promocję swojego kraju, w promocję swojej pozycji międzynarodowej. Bo to się później przekłada na sukcesy gospodarcze, na sukcesy polityczne, na wyższy poziom życia, na dobrobyt w tych krajach. To jest normalna działalność. No, życzę powodzenia panom dziennikarzom, którzy, nie wiem, czy są jeszcze dziennikarzami, którzy w ten sposób podchodzą do rzeczywistości. Oni się tam głównie opierają na dostępnych
ogólnie raportach, bo przecież działalność takich firm jest transparentna. Natomiast no, te dane, które przekazują, nic nie mówią tak naprawdę, prawda? Bo często ta działalność jest, no, po angielsku to się mówi intangible, no, niedotykalna, prawda? Niezmaterializowana. Jeżeli się buduje pewną atmosferę wsparcia dla pewnych działań, to trudno ją opisać w sensie formalnym często, prawda? I tak wszyscy działają na świecie. No, mieć pretensje do instytucji, która dba o polski wizerunek, że tak działa, czy próbuje tak działać dopiero od niedawna. Przecież pierwszy raz możemy takie działania prowadzić, bo przedtem nikomu nie przeszkadzało to, że Polska się rozwija w sposób zależny od innych i nie dba o swój własny interes. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej osobna wkładka wielka, tytuł Czarna Księga PiS, 4 lata siania nienawiści, no i wychodzi z tego, jak się przegląda poszczególne strony, że państwo się niczym innym nie zajmowali, mówię tutaj o rządzie, jak właśnie sianiem nienawiści, a co więcej nawet, główna teza jest taka, że upaństwowiona nienawiść zyskuje stempel religijnej prawomocności. Trudno to komentować poważnie. To może, ale to jest grube, no więc można, trzeba jakoś no, czasami głupoty są grube. No. Można powiedzieć, że to jest faktycznie jakaś taka działalność kabaretowa. Można powiedzieć, że złodziej krzyczy łapaj złodzieja. No, cóż można na ten temat powiedzieć? Wszyscy w Polsce wiedzą, kto rozpoczął przemysł nienawiści, kto niszczył polską demokrację, mając monopol wszystkich instytucji demokratycznych, niszczył polską demokrację w tym sensie, że wprowadził tych palikotów różnych i te wątki nienawiści i właśnie bardzo podbijanych celowo emocji, żeby paraliżować opozycję, żeby paraliżować jakiekolwiek próby normalnej, demokratycznej zmiany władzy w Polsce. Wykorzystywano do tego także monopol medialny. Przypominam, że premier, który był wtedy za to odpowiedzialny, nigdy na przykład nie stanął otwarcie do rozmowy z jakimś opozycyjnym dziennikarzem, nawet jeżeli te media były wtedy słabe, prawda? Nigdy nie dał wywiadu. No, nie otwierano polskiej debaty publicznej, tylko ją zamykano. Także używając tych narzędzi nienawiści, takich jak wspomniany przeze mnie osobnik i paru innych ludzi, którzy specjalnie wpuszczono do polityki, żeby coś takiego robili. Tylko tak można to skomentować. Ale tego typu przekaz, mam wrażenie, jest wyjątkowo chętnie przyjmowany przez akurat tę grupę osób, która w jakiejś mierze jest, no nie wiem, słowo związana to może nie, ale bliska, przynajmniej powinna być bliska Ministerstwu Kultury, czyli przez artystów. Raz po raz muszą usłyszeć o cenzurze, o właśnie dzikiej nienawiści, o ataku na artystów, na wolność artystyczną i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dnia, żeby kolejne rozpoznawalne osoby nie posługiwały się tego typu retoryką. No tak, no ja mam tam w piwnicach Ministerstwa Kultury kazamaty, gdzie torturuje artystów. Jak wiadomo, no, to są absurdy. No. Panie redaktorze, w Polsce jest 123 teatry publiczne. W dwóch czy w trzech nastąpiło pewne zamieszanie, bo grupy interesów, które traciły swoją pozycję, podniosły krzyk. I podobnie jest z wieloma innymi sprawami. Jeżeli przez lat 50 komunizmu, a później 30 prawie III RP, pewne środowiska przyzwyczaiły się do tego, że panują nad pewnym obszarem, no to są niezadowolone z tego, że powstaje jakaś konkurencja, że są jakieś zmiany. Przeprowadzone z demokratycznym mandatem w sposób cywilizowany i bardzo ewolucyjny. Ja jestem atakowany z innej strony, że za mało zmian przeprowadzam, że powinienem w ogóle wysadzić w powietrze wszystkie instytucje kultury. No więc to taki jest los polityka. Trudno. A propos tych spraw z nienawiścią. Ja ponad 7 lat temu zdecydowałem się wejść do polityki. Nie, około 7 lat temu, tak, dokładnie 1 października chyba. I od pierwszego dnia byłem atakowany w sposób niebywały, nie mając też możliwości obrony, bo nie mieliśmy Bo pan wszedł wtedy do polityki nie z tej strony, z której trzeba było wejść. Tak, no niestety, no widocznie. A w każdym razie wtedy był monopol medialny. Załóżmy, że media niezależne były bardzo słabe, prawda? Rzeczpospolita, w której pan pracował, była zamordowana przecież pod śmietnikiem w celach politycznych, prawda? Za tamtej władzy, do redakcji niezależnych tygodników wchodzi
groziły służby specjalne. Masowo byli inwigilowani dziennikarze. No taką mieliśmy rzeczywistość wtedy, która no, podobno była właśnie demokratyczna i bez nienawiści. Mnie jeszcze interesuje jeden wątek, nazwijmy taki bardziej psychologiczny, bo wśród tych piszących czy zaangażowanych w tą kampanię na rzecz walki z nienawiścią jest też grupa profesorów, socjologów zresztą, kilku profesorów socjologii. I no to są teoretycznie przynajmniej człowiek, który jest profesorem socjologii, powinien być jakoś zdystansowany i być w stanie ocenić i nastroje społeczne i pewną rzeczywistość społeczną. A tutaj taka bańka emocjonalna wygląda na to, że objęła również znaczącą grupę naukowców. No objęła już od dawna. No, ja sam. Tylko ona się, że tak powiem, na bardziej jeszcze zacieśnia. Byłem obiektem tego rodzaju dziwnych działań, jakichś listów potępiających moje czyny i poglądy, ale no, w znacznie większym stopniu profesor Zybertowicz, któremu przecież uniemożliwiono zupełnie naturalny w jego przypadku od lat na to zasłużył awans profesorski, czy teraz jest atak na profesora Nalaskowskiego. No, profesora Nalaskowskiego zawieszono na 3 miesiące. No, jest to bardzo przykre, bo tutaj żadnej symetrii nie ma i faktycznie te emocje powodują, że opinie części tego środowiska są no, przerażające w swojej braku logiki. Ja już nie mówię o innych kwestiach. No, to jest to bardzo smutne. No. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. W programie Prawa i Sprawiedliwości znalazł się zapis o tym, że jeśli państwo będą dalej rządzić, będzie przygotowywana ustawa o statusie artysty zawodowego. Pojawiły się już głosy, że to jest forma znowu cenzurowania albo ewentualnie przyjęcia artystów przez rząd. Albo szaleństwo, albo brak zwykłej wiedzy i kompetencji. To akurat zrobił dziennikarz, który jakiś czas temu też mnie politycznie zaatakował, później nie przeprosił, bo głupstwa pisał na temat Komitetu Społecznego, który jest kontynuowany. Prace się toczą normalnie, tylko w związku ze zmianą. Ja przejąłem to po pani premier Szydło. W związku z tą zmianą trzeba było pewne formalne rzeczy wykonać, jak to zawsze. To jest Komitet Rady Ministrów, to są poważne rzeczy, panie dziennikarzu. Trzeba najpierw wiedzieć, co się dzieje, a później dopiero krzyczeć. I podobnie teraz. No, trzeba wiedzieć, że od ponad dwóch lat prowadzona była tak zwana Ogólnopolska Konferencja Kultury. Kilkadziesiąt konferencji regionalnych, branżowych, robionych także z udziałem wszystkich środowisk. Później jedna z instytucji kultury, akurat Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, bo jest profesjonalny i tam grupa osób to organizowała. Prowadziła właśnie debatę, która miała doprowadzić do ewentualnych propozycji zmian prawa dla artystów. W Polsce według naszych badań, myśmy też przeprowadzili pierwsze tego typu badania, okazało się, że w Polsce jest 65 tysięcy ludzi, którzy uprawiają zawód artystyczny, z czego tylko 10% to są osoby, które, nawet niecałe, które żyją z tego no, na dobrym poziomie, są systematycznie zatrudnieni. Cała reszta nie ma stałego zatrudnienia, zarabia bardzo słabo. Czyli od czasu do czasu w związku z tym nie ma także funduszu na odpowiednim poziomie i to jest niecywilizowana sytuacja, nie do przyjęcia i my w związku z tym środowisko zaproponowało pewne rozwiązania. Żeby te rozwiązania wprowadzić, czyli wprowadzić między innymi Fundusz Ubezpieczeń Emerytalnych z udziałem pewnych środków dodatkowych, zewnętrznych, my wiemy z jakiego źródła można by to uzyskać, i jest to do zrobienia, no trzeba było także wprowadzić jakiś sposób weryfikacji tego, kto jest artystą, kto nie. I artyści sami zaproponowali tego rodzaju sposoby, które są absolutnie no, spotykane wszędzie na świecie. Także i w Polsce w dużej mierze przecież też. Czyli nie chodzi o weryfikację poglądów politycznych artystów, no, bzdura, żeby włączyć ktoś zwariował, propagandę rządową. No, ktoś zwariował. Tym bardziej, że te ciała, które miałyby to robić, nie miały być ciałami politycznymi, tylko właśnie środowiskowymi. No podobna jakaś histeria powstała w związku z tym, że my tam mówimy o takiej propozycji też wynikającej ze strony środowiska dziennikarskiego o ewentualnym jakichś ciałach samoregulujących się w środowisku dziennikarskim. No można histerię zrobić wszystkiego, czegokolwiek Prawo i Sprawiedliwość dotknie, no to można z tego zrobić panikę moralną, powiedzieć, że to już faszyści, prawda, z czarnymi
flagami wkraczają. To w ten sposób dyskusja demokratyczna do niczego nie prowadzi. My histeryzować nie będziemy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był wicepremier Piotr Gliński, minister kultury. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.